Komitet Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesor Zofią Sulgostowską, część siódma. Archeologia, a życie rodzinne. Więc są archeologowie, którzy łączą się w pary. I to jest chyba najlepsze wyjście, bo jeden rozumie drugiego i potrzeby. Natomiast jeżeli są to pary różnych specjalności, to jest trudno. Ale niekiedy są współmałżonkowie o zbliżonej specjalności i wtedy oni bardzo wspierają archeologów terenowych. Bo na przykład robią im dodatkowe badania w ramach geograficznych jakichś tych. Ale to jest ciężki zawód, bo ja obliczałam sobie, że chyba 5 lat spędziłam w terenie. Ponieważ nie założyłam rodziny, więc no nie miała to w moim przypadku zasadniczego wpływu. Ale z kolei są dobre strony, że zabiera się dzieci na wykopaliska. Prawda? Wtedy, kiedy te ekspedycje były powszechne. I wtedy jest to, ach, oczywiście teraz by dzieci nie chciały, chciałyby pojechać do jakichś egzotycznych, ale wtedy była to możliwość zaznajomienia ich z realiami życia. No bo dziecko wychowane w mieście, co ono wie o życiu na wsi? O zwierzętach, o porach roku, o żniwach, o wykopkach, o tym, o tamtym. I co chciałam zwrócić uwagę? Znam wiele kobiet archeologów z krajów zarówno naszego rejonu, jak i z zachodu. I wydaje mi się, że w socjalizmie dużo więcej kobiet prowadziło samodzielne ekspedycje. A moje koleżanki z zachodu obwożą mówią, och, tu jest wspaniałe stanowisko. Wie, to dlaczego go nie kopiesz? No wiesz, to jakoś dominowało to, że jestem również specjalistką. Zabieram dziecko ze sobą, prawda? Na badania. I naprawdę wydaje mi się, że to było takie powszechne. Teraz też chyba tak jest, przecież koleżanki nasze też prowadzą badania w terenie. Także myślę, że to jest chyba dobry zawód, nawet dla życia rodzinnego. Jak zmieniały się zarobki archeologów? Mam skalę porównawczą. Zaczęłam w roku 68. I moja pierwsza pensja wtedy, jako kierownika działu, była 1800 zł. 1800. Co starczyło, oczywiście za pierwszą pensję, nie wiem, chyba kupiłam sobie jakieś pantofle, jakąś sukienkę. No ale to nie było, zawsze była to kwota niewielka. Oczywiście zmieniła się sytuacja. Dawniej płacono za publikację. Akurat moja pierwsza książka, doktorat, już się nie załapała, bo był przełom. No więc, ale miałam dostać za to jakiś ten. Wiele osób kupowała sobie samochody właśnie po uzyskaniu gratyfikacji. Potem publikacje stały się łatwiejsze, bardziej okazałe. Natomiast już nie było mowy o tych dodatkowych dochodach. Wobec czego archeolodzy zawsze starali się jakieś prace dodatkowe. Jakieś redakcje, prawda, to informatora, to jakieś konsultacje, a to ten. I ja nie uważam, żeby to się zmieniało.
Oczywiście. Wszystko zależy od tego, jak człowiek jest zorganizowany. Bo trochę lepiej mają osoby na kierowniczych stanowiskach. No ale nie oszukujmy się, jest to obowiązek. Podzielność uwagi, prawda? A zwłaszcza w zależności od tego, jaki jest zespół, bo niektórzy dają przeżycia kierującym osobom niezbyt przyjemne, ale zawsze był to zawód, uważam, no, niedoceniony, ale jeszcze zróżnicowany jest w instytucjach, prawda? Na przykład krążą opinie, że uniwersytety mają tak dobrze. Uniwersytety starają się o coś. W pewnym momencie muzea chyba zostały dofinansowane. Ale ja uważam, że na kwalifikacje, jakie ma archeolog, no jest to oczywiście grant tutaj, ale pamiętajmy, że grant nie zwalnia nas z działalności podstawowej. Czyli trzeba wygospodarować ten czas, żeby sprostać i temu, i temu. Ale w ogóle uważam, że pozycja inteligencji zmienia się teraz. Wiem, że o lekarzach, że ich pensje zostały znacznie podniesione. Ale tu jak nie upatruję. No przecież nasi asystenci, przyjmujemy ich w drodze konkursów, najlepsze osoby. No i co im oferujemy? Minimum. I potem te podwyżki, nawet zdobywanie stopni, to nie ma co jakieś minimalne. Także nigdy, nigdy to jest nieporównywalne z tymi dochodami na Zachodzie. I chyba podobnie też jest w dalszym ciągu w Rosji. Chyba nawet gorzej niż u nas. Nie wiem dlaczego. Może jacyś bardzo prominentni archeologowie. Przekazywanie wiedzy. Zawsze się angażowałam w działalność popularyzatorską w muzeum, a potem dostałam propozycję w 1986 roku, jak byłam na etapie przejścia z Muzeum Archeologicznego do Instytutu w Uniwersytecie Lubelskim Marii Curie-Skłodowskiej szukano wykładowcy dla studentów archeologii. Oczywiście zaproponowano profesor Szyldowi, który nie miał czasu. No oczywiście zadzwonił do mnie, Boże Pani. No i rozważyłam to i podjęłam się tego. I prowadziłam tam zajęcia przez 14 lat. Dla pierwszego i drugiego roku wykład kursowy z paleolitu i mezolitu. I uważam, że jest to wielkie wyzwanie i bardzo się cieszę, że się na to zdecydowałam. Bo na osobie odpowiedzialnej wymusza to podnoszenie kwalifikacji, bycie na bieżąco. A również dbanie o to, żeby to ująć w jakąś formę strawną dla studentów. Oczywiście przeżyłam, że były najpierw epidiaskopy. Ja już miałam przezrocza, dosyć dobre. Potem była forma tych folii, no a potem już prezentacje. I naprawdę dało mi to bardzo dużo satysfakcji. Studenci chyba też byli zadowoleni. Ja co roku robiłam ankietę, co możemy usprawnić. Ale ponieważ dojeżdżałam tam na 2 dni, no więc oni by chcieli, żeby to było o innej porze, no ale to było niemożliwe. Także dydaktyka uczy pisania rzeczy, które interesują ludzi. Oczywiście można uciekać się i mówić o formach poszczególnych wytworów, ale to jest najłatwiej. Studenci notabene najbardziej lubią egzaminy, jak ktoś pyta się, a ta forma, a taka forma. Ale takie ogólne zagadnienia, jakim się daje, oni zawsze wiedzieli, o co ja ich spytam, tylko no to było losowo. 20 pytań było z tej, nikt nie wiedział, które będzie miał pytanie, ale to
Nie lubię zaskakiwania i nigdy nie stosowałam tego, żeby ich zaskakiwać. Ale jak wiedzą, że mają to opanować, tak, no, oczywiście niektórzy próbowali, że to nie to pytanie, no w ogóle takie różne. Także bardzo, bardzo sobie cenię ten okres. Dwoje magistrów pisało u mnie, teraz mam dwóch doktorantów, jeszcze chyba dwie osoby mają zamiar skończyć u mnie swoje przewody. Także ja uważam, że to bardzo mobilizuje człowieka. Jak zmieniały się prace magisterskie? U mnie jeszcze były bronione takie podobne do moich, czyli ja cenię materiał. Ktoś sobie musi poradzić z materiałem, a potem wnioski oczywiście, to już jest dowolne. Ale musi warsztat poznać. Po co, jak ktoś napisze teoretyczną pracę na temat sztuki jakiejś, której nie widział nawet. No tak. Czyli ja jestem raczej zwolenniczką, żeby prace były osadzone w materiale. Bo jak się zna warsztat, to potem człowiek sobie radzi wszędzie. Teorie zawsze można dopracować. Ale oczywiście teorie powinny też być nauczone, bo tak szybko się zmieniają, że... Co by pani doradziła chcącym studiować archeologię? Doradzałabym im to, bo uważam, że te studia bardzo poszerzają horyzont. Dowodem jest to, że absolwenci archeologii byli zatrudniani w różnych innych zawodach i sprawdzali się. Oczywiście trzeba traktować te studia poważnie. Wykorzystując czas na to, żeby ogólnie się rozwijać. Trzeba się też liczyć z tym, że nie jest to zawód, który zapewni wygodne życie. I trzeba się liczyć z tym, że jest to zawód wymagający dla kogoś, kto lubi kontakt z ludźmi i z terenem. Nie jest malkontentem. Nie przeszkadza mu, prawda, że nie ma wody takiej, nie ma siakiej. Ale to jest chyba jeden z nielicznych zawodów, które pozwalają człowiekowi zetknąć się z dużą grupą ludzi różnych kultur na różnych poziomach intelektualnych i z tym trzeba sobie radzić. Więc ja bym polecała. Ale jeśli to jest archeolog, zarówno terenowy, jak i gabinetowy. Czyli jest to zawód, moim zdaniem, który przynosi wiele satysfakcji. Oczywiście wiele osób musi z niego zrezygnować. I z przykrością widzimy, prawda, tutaj ludzie zostali przyjęci, rozwijali się dobrze, ale warunki bytowe spowodowały, że musieli zrezygnować. Bo kredyty na mieszkanie, rodzina i to. Czyli wymagający pewnych wyrzeczeń.